Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Pytaliście się, Lucek, kiedy Audi R8 V10? No i ja mówię, kiedy? No teraz. Audi R8 V10. I ja myślę sobie, co ja będę jakieś tam tuningi robił, jakieś tam prezentacje. Tu, proszę bardzo, na wyścigu zobaczymy, jak ten samochód sobie radzi. A właśnie miałem coś miłego powiedzieć o tym samochodzie, ale gówno, na odcinkach nie mówię już miłych rzeczy o samochodach. Mówię tylko o tych samochodach, którymi już jeździłem ewentualnie. Bo zawsze jest tak, że jak pochwalę jakąś furę, to wychodzi, że ta fura jest nagle do dupy i mam... Coś się stało. Ej, strasznie podoba mi się ta Subarka, jak ona fantastycznie wygląda. Wam też się podoba? Też wam się musi podobać. Albo jak wam się nie podoba, to nie oglądajcie tego filmu, okej? Okay? Do widzenia. To jest fajny samochód, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Czy też ja wcześniej jej nie znałem jakoś. To jest ta 22B. Bo jest jeszcze ta STI, ta, którą pamiętam zawsze z Need for Speedu. A ta jest taka inna. Pff, jak wyskoczył na wariata. Dobrze, i zobaczy... Ej, kurde, co ja zrobiłem? Przecież tu mamy offroad. A ja nie wiedziałem, bo ja dopiero co wbiłem na te mistrzostwa. A tu mamy wyścigi offroad. Opel Manta, Lancer, Rally Fighter, Subaru 22B Horizon Edition, Datsun 510, Challenger! Znaczy plus jest taki, że w R8 mam napęd na 4 kuła. Więc teoretycznie powinno mi jakoś pójść. Ale to jest samochód szosowy i tutaj będą hardkorowe skoki. Mam nadzieję, że będzie tutaj troszeczkę szosy, ale tak troszeczkę. Podejrzewam, że to jeszcze nie jest przełajówka. Nie, to jest chyba właśnie przełajówka. Cholera. Tak coś kojarzę ten wyścig, że on jest raczej przełajowy, że będziemy jeździć tam przez te takie kałuże na pustyni, przy tych wrakach statków. I tak to będzie wyglądało. No, powiem, nie za fajnie. Nie dobrze się czuję teraz z tym wszystkim, powiem wam. Ach. Tutaj też wbijają Ferrari 488 JTB, jak on zobaczy, co my będziemy tutaj jeździć, ale to jest niski poziom, to on i tak lipa z nim. Kurde, mogę wziąć jakiegoś offroadowego. Zawsze najbezpieczniej jest, jak wbijasz sobie na przygodę online na wyścigi, zawsze najbezpieczniej jest brać jakiś samochód offroadowy. Tu mamy Evo. W ogóle nie wiem, co ja mam z tym, że mi jakoś Evo nie pasuje do rajdówek. Evo 10, ale to jest właśnie typowa rajdówka, nawet w Fordzie możemy ją na rajdówkę zrobić. I tak jak patrzę sobie, oglądam jakieś rajdy czasami, no to widzę, że jest właśnie Mitsubishi Evo 10. W Dercie 4 mamy podstawowy samochód Mitsubishi Evo 10. Ale kurde, kurde, chyba to będzie wyścig jednak... jednak przełajowy. Dobrze, wszystko... Już pograłem, ale nie, czekajcie. Jakoś przez te kałuże śmiga. Tu Challenger! No spoko. Jak on taki dobry jest. I zobaczymy, jak w takich warunkach Audi R8 V10 sobie poradzi. No bo widzieliśmy już chyba wiele razy ten samochód w akcji na śniegach. Bo tam są takie akcje promocyjne związane z tą furą. I tam się pojawia na jakichś śniegach, na jakichś takich hardkorowych nawierzchniach. I że to niby jest taki samochód offroadowy. No ale wiadomo, to nie jest samochód offroadowy, to jest taki sobie samochód... No, gdzie się spychasz? To chyba był ten Opel Manta, co? No, ja też mogę wziąć jakiegoś takiego Opelka, albo... No, jakąś chociaż rajdówkę by sobie poradziła. Zawieszenie 7 km nad ziemią i bym tu śmigał po tych kałużach. A tutaj, co ja taką... Weź, jak ja bym ich tutaj spotkał na szosie... To by nie było z nich co zbierać, okej? Okay? Ale kurczę! Azieś ty się tu spycha. Ale kurczę, jakoś co... Aha, dobra, miałem nie chwalić. Dobrze. Muszę o tym pamiętać, to jest istotne jednak. Żeby nie mówić miłych rzeczy o mojej jeździe, o samochodzie, którym jeżdżę, dopóki nie skończę wyścigu w ogóle, albo odcinka najlepiej. To jest najbezpieczniejsze.
Spróbuję teraz dołem pojechać, bo tutaj chyba można było. Oj, żałuję. Tutaj takie wydmy są. O, shit, spaduwa! Taką fajną rajdówę masz i jeszcze nie potrafi jeździć? Człowiek, ja tu w Audi się męczyć. Gdzie on tam pojechał? Co ty, na skróty chciałeś? Ja pierdziu. Taka fajna rajdówa, co on tutaj... Trzecie okrążenie, no nic, spróbujemy dalej. Który? Co ja, drugi jestem? Niemożliwe. Już tam jakieś hardkorowe poziomy były w tych... ci gracze tutaj. Jedzieć. Dawaj Audi. Czy uda się wygrać te zawody? Jo, by było super, ale chyba nie, no bo tam wbiłem na któryś tam wyścig, chyba drugi. Teraz jestem drugi. Że też trafiłem. No ale... Dobra, miałem nie chwalić. Nie chwalę. Może powiem tak. Innym samochodem z napędem na 4 koła też mi się tutaj dobrze jeździło. Może to była ta sama marka, nie wiem. Nie wiem, o, już tutaj był problem troszeczkę. Gdybym ręcznego nie użył, to bym nie zaliczył checkpointu. Co, ja trzeci? Nie, no to jest jakieś niemożliwe, że trzeci lucek jestem. Trzeci lucek, ale mało graczy w sumie jest. Opel Manta, to był ten Opel Manta chyba. 400. To jest taka fajna rajdówka. Miał tam fajny prześwit zrobiony akurat na offroady. Ja nie wiem. Ale to jest chyba napęd na tył, co? Ten Opel Manta. Fajnie wyglądał w sumie. Ale Subaru 22B Horizon Edition. To jest to. Fajnie wyglądał. Bardziej fajnie wyglądało to Subaru. Też muszę sobie je zrobić na rajdy, chociaż lubię te Subarki, te Mitsubishi Evo 10, raczej na szosę nawet. Clean Racing 6000, jo, 19000 XP, zobaczcie, bardzo ładnie i... Wo ho ho! Ej, kurczę, to były drugie zawody? No to czyli tylko jedne pominąłem. Dobrze pomyślałem. Ale kurde, ten gościu w Rally Fighter, zobaczcie, ma 42 tysiące już na drugim wyścigu, to jest jakiś kozok. Ja na piątym jestem miejscu. No ale dopiero to jest mój pierwszy wyścig, więc teoretycznie poszło mi lepiej niż temu najlepszemu. Zobaczymy. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Audi nie jest to najlepszy samochód do jazdy. Nie liczy się w ogóle tutaj na tym wyścigu, bo to jest nie jest offroadowy wóz. Fighting to players ready. Cyk, 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 cyk. Czekamy. Chyba się ktoś nie połączy. Fajne to było. Wszyscy sobie czekali, gdzie pojechać, bo zawsze się na skrzyżowaniu czeka. Które miejsce, ale ktoś tam dobrze pomyślał. O Jezu, jak będziemy mieli teraz w mieście te wyścigi, tam te przełajowe... Oh my god, to będzie... To nie będzie miła sprawa dla ludzka. Kurde, dobry to Mitsubishi, patrzcie. Ja tu już trzy paki cisnę. A Mitsu dalej koło mnie. A to... O, nie. Tam też może być... Zresztą przełajówki to... Shit, będą zawsze hardkorowe do tego samochodu. Prawie bym się tam rozbił. Było blisko, było grubo. Trzeba uważać, bo... O, dziękuję bardzo. Tu trzeba uważać, bo mam twarde zawieszenie i każda taka wybijka to jest dla mnie koniec świata. Okej, ja sobie pojadę dookoła, wiem, że tam są drzewa, nie można się wrąbać. O nie, może to nie będzie takie ciężkie, może to jest to, co myślę. Jest tu parę, kurde cholera wie, co to jest. Teraz się zresztą okaże. Teraz będziemy jeździć przez te różne pola, nie pola, gdzie można powyskakiwać, a ja z tym twardym zawieszeniem to będę tutaj leciał jak ksiądz na mszy freestyla na kazaniu. Mówię wam, to będzie...
ale nie ma co Nie no, w sumie powinienem przez cały odcinek narzekać na ten samochód, żeby poszło mi w miarę dobrze, kumacie o co chodzi. Niektóre moje tutaj narzekania możecie rozumieć na opak, bo bądź co bądź pozycja jako taka dobra jest i w miarę te punkty wbiłem. Ale i tak Audi no nie najlepiej sobie radzi na tych offroadach. Cross country mamy. I okrążenia. Ale czekajcie, okrążenia to są chyba tutaj. Będziemy trochę skakać i z lądowaniem może być ciężko, ale jak będę dobrze operował biegami, to mam szansę tutaj fajnie punktów pozdobywać. Muszę tego Rally Fightera jeszcze przerobić kiedyś, bo ja go robiłem kiedyś bardzo dawno temu. O, to jest ten tutaj, po lewej stronie. Robiłem go dawno temu, ale on był... Jakieś takie twarde zawieszenie miał, nie podobało mi się. Ale to tam kwestia tuningu. Założyłem zawieszenie z jakiegoś tego... Z jakiegoś auta z lat 70 i będzie bujał. Z trójki wystartował. O proszę. O proszę, jak się eliminują tutaj. Dziękuję bardzo za skasowanie punkcioków. Bardzo mi to pomogło w wygrywaniu. Dalej Audi. Jak go przymoniło na tej dwójce. Ej, ten z tym Jeepem dobry jest. O shit, nie wyląduje teraz. O, milimetry. Tam jakiś taki słup jest. I czasem... No nie wierzę, to jest właśnie twarde zawieszenie. Pikołaska, żebym sobie zrobił. O, Rally Fighter mnie właśnie wyprzedził. A, ja myślę, że na tej trzeciej pozycji mogę się trzymać i próbować teraz nabijać punkty. Nie dać się nikomu tam wdupczyć w nic. A ten Rally Fighter myślę, że właśnie tak tutaj punkty nabija i on dlatego jest taki dobry. Ostatnie chyba okrążenie to będzie. Tutaj w Fordzie właśnie mi się to najbardziej podoba, że mamy tylko 3 okrążenia i koniec. Znaczy standardowo wyścigam, bo oczywiście możemy i 99 sobie ustawić. No ale standardowo jak się tam ścigamy gdzieś na online, to zawsze są te 3 okrążenia, a nie tam jak w innych grach, że 55 jedziesz, jak na tych torowych typowo, nie? Och! Już to można zasnąć. Oglądaliście ostatnio Le Mans? Mnie się kolega jakiś tam pytał, oglądałeś Le Mans? Star, weź, przestań. Wiesz, samochody jeżdżą nam w kółko, nic się nie dzieje. A no co ty, ale Le Mans! Nie no, wiadomo, że dla tych, którzy się tam ścigają, to jest... są mega emocje, ale dla widza ja wiem... Widz tak naprawdę czeka, aż coś się rozwali, no nie? Dlatego moim zdaniem najlepiej jest obserwować sobie rajdy. Bo na rajdach, nawet jak coś się nie rozwali, to jakaś rajdówka gdzieś tam wyskoczy, leci błoto, kurze, jakieś tam inne rzeczy się dzieją. Ja jestem fanem właśnie takiej motoryzacji, niż takich zamkniętych torów, jakichś takich. Nie podoba mi się to po prostu. Nawet chyba motocykle są ciekawsze, moim zdaniem, ale też na zamkniętych torach to nie jest chyba to dla mnie takie, powiem wam. Są wyścigi motorówek, tych takich jetboats, możecie sobie wpisać na YouTubie. To wygląda fantastycznie. W The Crew 2 mają właśnie być te motorówki jetboats. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Wyścigi, no tak jak mówię, rajdowe mnie kręcą, bardzo mi się podobają. Wyścigi... Właśnie nie powinno się mówić wyścigi rajdowe, tylko po prostu rajdy, tak? Tego typu widowiskowe rzeczy, które naprawdę dostarczają nam frajdy, tak widzowi, no nie? A tak, jak oglądamy F1, okej, jeżdżą te samochody bardzo szybko, wiecie, super przyspieszają, pokonują zakręty, umiejętności kierowcy są na maksymalnym poziomie, jaki może kierowca zdobyć, ale kurczę, no,
dla widza jest to takie... No takie okej, no. Są zajebiści, spoko. Chociaż tutaj taką przewagę mam, że mogę do celu dojechać chyba szybciej, co? Skoro mam szosówkę. Ratuje mnie... Kurczę, miałem nie chwalić, ale... No muszę to powiedzieć, że ratuje mnie tylko i wyłącznie ten napęd na 4 koła. A shit. Nic poza tym. To mnie tutaj tak dupnął. Ja mu chyba trochę drogę zajechałem, nie? Teraz może być moja wina. To jest chyba... O shit, Evo 10. Co to było? No to Evo 10 było. Nie udało mu się. O, tu porszawka fajna jest. Podejrzewam, że ta porszawka nie najlepiej. Tutaj co? A, udało się dojechać. To jest plusik. No i 2000... Nie, dobrze, nie ma co narzekać, no. I który jestem? Czwarty? Ej, Rally Fighter wcale nie zdobył tak dużo punktów na tym poprzednim wyścigu, bo doganiałem go poprzedni, a miał sporą przewagę. No, raczej dogonić się go nie da za bardzo na tym wyścigu, chociaż zaczynamy od szosy, to jest ciekawe. Skoro zaczynamy od szosy, jak ten wyścig będzie tutaj przebiegał? Nie kojarzę go za bardzo, bo przeważnie unikam przełajówek albo jakichś tam poszutrach rzeczy. O właśnie, muszę tego Tri-Cata Jeepa zdobyć. Chyba można go kupić? On ma takie wielkie koła. To jest jakiś śnieżny chyba Jeep, nie? Taki wielki jest. Widzieliście go, tutaj już mnie stuknął kilka razy. Dupszota dostałem od niego. Ktoś McLarena wziął, BMW M5. No i tą 911 Turbo z 14 roku. Ona fajna jest z wyglądu. Ale na tym wyścigu to raczej słabizna będzie. Raczej sobie nie poradzi. No i ja w tym moim Audi R8. Pode mną jest Subarka. Myślałem, że poradzi sobie dużo lepiej. W sumie nieźle podskoczyłem nawet z Audi R8, co? Proszę bardzo. Ja też mam tą poczawę, ona chyba była w Forzatonie. No, z ostatniej pozycji startuję, ale mi to pasuje. Zawsze miałem problemy z tym startem, chociaż tutaj to wciskam gaz do końca, napęd na 4 koła, nie muszę się niczym przejmować. Po prostu samochód jedzie. Co to BMW? To fuck? Aha, dobra, przełajówka. Shit, ja myślałem, że już po asfalcie tak fajnie będzie, a tu dupa. Ale mamy chociaż sprint, sprinty ja lubię. Chociaż tyle dobrze. O, żeż ty! Co to za atak był? Przecież ja cię nawet nie dotknąłem. A, ja chyba wiem, co to jest. Tutaj będziemy właśnie cały czas po wodzie jechać. I tu się liczy to, żeby być jak najwięcej na tym piachu. Okej, teraz staramy się jak najwięcej na piachu. A tutaj zaraz koniec jest. To jest bardzo krótki ten sprint. No i dupa. Za bardzo mnie na wodzie hamuje, widzicie?
Oby to... No za mały prześwit, tutaj nic nie poradzę niestety z tym autem. Ale powiem wam ogólnie, że jestem zadowolony z Audi R8 V10 na tych nawet przełajówkach. Dlatego, że... Czekajcie, Subarka była w mojej ekipie i dlaczego mnie tak zepchnęła? Nie rozumiem tego. No, ale wracając do tematu. Jestem zadowolony z Audi R8 V10. Ładnie szła, nawet na tych offroadach. O, ten prześwit był za niski jak na te wody. Ale pierwszy wyścig, jaki tutaj wbiłem, poszedł całkiem w porządku. Następne też nie najgorzej. Moim zdaniem całkiem spoko to Audi sobie radzi. Myślę, że taka alternatywa, jeśli wbijacie na mistrzostwa, na Fordze, na online, chcecie się ścigać i nie wiecie co wybrać, żeby czasem nie być udupiony z samochodem z napędem na tył i nagle wbijacie na jakiś offroad albo na jakąś przełajówkę, gdzie wzięliście sobie samochód przygotowany na szosę. No to może być problem, ale z Audi R8 widzicie, że jako tako można sobie poradzić. Czwartą pozycję, na czwartej pozycji jestem z całkiem fajną ilością punktów, 49 tysięcy XP, myślę, że w porządku. Czwarte miejsce, co prawda nie podium, ale nie najgorzej. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.